Ostatni czwartek, 10 stycznia, odbył się wernisaż wystawy malarstwa Barbary Pierzgalskiej-Grams Wspomnienia i powroty. To wystawa, która powstała dzięki stypendium otrzymanemu przez artystkę od prezydenta miasta Siedlce. Tą wystawę przez najbliższych kilka tygodni można oglądać w naszej galerii teatralnej. Jak było na wernisażu, jakie są to prace? Rzecz jasna, polecam Państwu, byście przyszli do nas i je zobaczyli, bo naprawdę są interesujące, ale to malarstwo warto zobaczyć chociażby za chwilę na naszych zdjęciach, bo byliśmy z kamerą na wernisażu. Popatrzcie Państwo i przyjdźcie zobaczyć tę pracę na żywo. Zapraszam. Sama zadałam sobie ten temat, wspomnienia i powroty, a głównym tutaj takim elementem jest brama siedlecka. Ona jest i w znaczeniu symbolicznym, bo brama może dzielić, ale może również łączyć. Ja myślę, że ona będzie łączyć i jestem optymistką, że może kiedyś ta brama będzie zbudowana i będziemy ją podziwiać. Poza tym, dlaczego brama? Ponieważ w Siedlcach powstało stowarzyszenie społeczno-kulturalne Brama, której długim prezesem była pani Ewa Talacha-Koperkiewicz, która z wielką pasją i ogromnym poświęceniem prowadziła i ożywiała życie kulturalne w Siedlcach całych. Wydała Brama dużo albumów, pomagała artystom w katalogach i tak dalej, i tak dalej. Były pytania, dlaczego worek? Dlaczego worek w tejże tam tkaninie? Ponieważ worek często, bardzo często, najczęściej towarzyszył wszystkim moim wystawom, w których brała udział tkanina. I był to pierwszy element, który był eksponowany na międzynarodowej wystawie tkaniny w Łodzi. Był to wielki wór z napisem chm i ze znakiem V. Więc ja go cały czas jakby gdzie tylko mogę eksponuję. Tu jest właśnie z bramą. A oprócz tego no moje wspomnienia, prawda? I te wspomnienia no łączą się z katedrą, w której to przyjmowałam, byłam ochrzczona, przyjmowałam pierwszą komunię. Z katedry odchodzili moi rodzice również w ten lepszy świat. No również takim też wspomnieniem to był park, bo ja chodziłam do szkoły numer 3 i często wychodziłam po prostu do parku ze szkoły i tam sobie biegałam. Ten kontakt z przyrodą był niesamowity. Poza tym spacery z moim tatą również po parku, który fotografował, dużo zdjęć robił. Także no, jeszcze raz chciałam bardzo, bardzo serdecznie powitać wszystkich, moją klasę. Dziękuję.